no, news, powiedzmy, dzisiejszego dnia, ostatnich dni. Bilans państwem? Ja mam do tego takie podejście. Jeżeli ktoś akceptuje nasz program, wkurza go polityka Platformy i PiSu, nie widzi w niej dla siebie miejsca, ma jakieś doświadczenie, umie coś zrobić, mówię mu, chodź z nami. I co on na to? Chodź z nami. Odpowiedział na to, chodź z nami pozytywnie i się z tego cieszę. Chciałbym, żeby był elementem naszej siły. Wie pan, no, oduczyłem się już dawno patrzenia na politykę w takich kategoriach, że kiedyś się z kimś pokłóciłem, to teraz nic nie będę robił. To w polityce tak się nie da zrobić. W ogóle polityka to nie jest klub towarzyski. Prywatnie, choć my akurat prywatnie z Bielanem mamy ostatnio dobre relacje, ale to nie ma nic do rzeczy. Najważniejsza jest polityka, a polityka to jest dbanie o dobro kraju. Jeżeli dobro kraju dzisiaj wymaga, żebyśmy wspólnie działali, jeżeli Adam Bielan podziela nasz program, to ja odpowiadam tak, spróbujmy razem. Czyli pan rozmawiał z nim bezpośrednio i on zadeklarował się. Rozmawiał z nim Jarosław Gowin, ja z nim też wielokrotnie rozmawiałem. My pracujemy wspólnie w Parlamencie Europejskim, spotykamy się, podajemy sobie rękę, rozmawiamy o tym, co można zrobić. To jest absolutnie naturalne, tak ma być. Pojawiła się tutaj informacja, że obecnie eurodeputowany Bielan do Polski Razem przystąpił. Chcę powiedzieć, że wiele osób, znanych, mniej znanych, rozmawia o przystąpieniu, bo przecież tworzymy dzisiaj tą strukturę, tworzymy program. No, osoby doświadczone są bardzo potrzebne. Natomiast według mojej oceny miejsce jest dla pana Bielana, ale wszyscy, którzy się deklarują, nawet co byli w polityce, to muszą w całości przyjść. Duchem, sercem, zaangażowaniem, rozumem, ciężką pracą. Jeżeli pan Bielan się na to decyduje, to jest miejsce i dla pana Bielana. Czyli jak ta informacja, z czego wypływa? On zadeklarował, rozmawiał z państwem? No ja myślę, że są deklaracje ustne, są wywiady. A poza tym no, trzeba wyraźnie powiedzieć, że no, z całym szacunkiem do środowisk lewicowych, ale tutaj akurat możliwości współpracy w różnych sprawach dotyczących ludzi może być, natomiast współpracy środowisk na pewno nie. Więc pan Bielan zawsze działał w środowisku prawicowym, więc ten element jakiegokolwiek tutaj spięcia czy iskrzenia nie powinien mieć miejsca, bo to jest jedna z podstawowych rzeczy. Są ważne fundamenty. Fundament to jest konserwatyzm, fundament to jest środowisko prawicowe, to jest podstawowe wartości, które przyjmujemy i te pan Bielan akceptuje i z nimi się udostamia, więc to jest podstawowa sprawa. Od tego trzeba zacząć, bo się nie wyobrażam sobie, żeby była taka formacja, jak dzisiaj jest Platforma Obywatelska, była od prawej strony do lewej strony, więc jeżeli chodzi o może jakiś pomysł na sprawowanie władzy był, natomiast spójność ideowa, ideologiczna to jest bardzo ważne, bo przecież najwięcej gdzieś dyskusji prowadzi się na te tematy w domach. Czyli programowo jesteście zbieżni? Oczywiście programowo jesteśmy zbieżni, natomiast ja uważam, że jeżeli pan Bielan się decyduje, to tu i teraz i w najbliższych dniach, bo dzisiaj budujemy tą formację, dzisiaj trzeba dużo wysiłku, dzisiaj trzeba przekonywać do siebie ludzi, no i tak to widzę. Dobrze.